Cześć Szymoneczko, kolejny dzień, kolejna robota, kolejna zabawa. Dzisiaj skręcamy, to dzisiaj przód ostrego, drążek. Dzisiaj drążek. Wczoraj jeszcze zanim mi kamera zgasła, wsadziłem ten wałek, pokażę tutaj, wycisk od sprzęgła. Ciężko go widać, no tutaj. Oczywiście zapomniałem go wcześniej włożyć i dopiero jak już skrzynia była tutaj w środku, go wkładałem. Nie jest to takie proste, gdyż skrzynię trzeba było wywindować tutaj do góry aż, przechylić ją tam na tych łbach tylnych, ale dało się to wsadzić. 40 minut w plecy, ale dało się to wsadzić bez problemu, już jest zamontowane tu uszczelniacz, uszczelki, wszystko jest porobione. Więc dzisiaj składam drążek, może kilka węży hydraulicznych z tyłu, tych, których już mogę zamontować, i biorę się za silnik i resztę podzespołów do silnika, jakieś tam pedały, nie pedały, różne takie rzeczy. Więc do zobaczenia za chwilę. Czyli tak, mamy nowe końcóweczki, oczywiście. Mamy nowe końcóweczki. Wchodzi. Nie chce wejść. Najpierw trzeba założyć obejmy. Mam trzy. Jedna była tu na gwincie. A dwie były tu. Bo o tak, były dwie. Tak, bo tu muszą iść śruby. Zaraz to poskładam i przypasuję, tu jest druga. Jest ci druga ta na gwint. Ta szła z tej strony. Zaraz to zobaczymy, rozkminimy. O, ta się zakręca ładnie. Tamtą trzeba będzie wbić pewnie lekko. Ustawimy koła mniej więcej. Żeby były równo. Dobra, wbijam tamtą stronę, szukam śrub i wracam do was. Belkę mamy złożoną już. Będzie lepiej stąd. Z nowymi końcóweczkami. Jedna, druga strona. W końcu mamy kalamitki do smarowania. Tam też były rozwalone. I tak. Spawałem. Tamtą stronę wkręcaną nie, ale tą drugą stronę spawałem. Dlaczego? Bo już raz na drodze mi się stąd wypięło. I te obejmy dwie są lipne, a nie potrzebuję regulacji z dwóch stron, bo po co? Więc tą stronę dałem obejmy i jeszcze tutaj obspawałem dookoła. I teraz mam nadzieję, że to będzie trzymać. Może to trochę kijowo wygląda, ale na pewno będzie służyć. A druga strona jest normalnie na regulacji, na gwincie, na obejmie. Nie wiem, czy nie pokuszę się o jeszcze jedną obejmę tutaj, ale na razie będzie. I co dalej? Wyczyściłem sobie te węże tu i pomału je tutaj składam. To oczywiście jeszcze pójdzie do czyszczenia, bo mi z tych siłowników tu leje troszkę. Wycieka płyn cały czas tutaj, o, z tego. Cały czas tu się śliwi troszkę. I co? Więc składam to powoli do kupy.
To już nie będę wam tego nagrywał, bo to normalnie węże, ciach, ciach, ciach. Podpinamy pod rozdzielacz tutaj. Idąc od środka, dwa środkowe to są na rozpieraki właśnie, na prawo i na lewo. Prawy, lewy. Tu i później dwa idą na łyżkę i otwieranie. I te dwa, jeden na obrót, a drugi na całe ramię. Tak. Zresztą to sobie, te cztery możecie sobie podłączyć jak wam wygodnie. Po prostu. Ja tak miałem akurat podłączone, a jak to będę łączył teraz, to nie wiem. Na pewno dwa środkowe idą na te stopy, nie rozpieraki, bo to są te krótkie wajchy środkowe. I co? Dobra. To ja lecę dalej z wężami i do potem. Ostrój już nakryty. Bierzemy się za resztę. Czyli tu takie pierdoły różne do czyszczenia. Podstawa tutaj pedałów gazu ręcznego. Orbitrol trzeba troszkę przeczyścić. Miałem szukać innego, ale jednak zakładamy tą 160 z powrotem na razie. Zobaczymy, może ewentualnie w przyszłym roku lub coś, no nie wiem. Na razie składam ten. Ręczny poprostowałem, może jeszcze będzie działał. Zobaczymy. Może się uda. Śruby mocujące tylne ramię. No i tam pedały, takie różne pierdoły. To wszystko do czyszczenia. I biorę się teraz za silnik. Silnik mam już tutaj wyciągnięty. Czyli tak. Rozkręcam przód, pompa wody. O, jeszcze coś cieknie. Kurka, flaczek, niedobrze. Pompa wody. Osłona rozrządu. Bo tam trzeba wymienić uszczelniacz, to na pewno. Dlatego to wszystko ściągam. Gdyby nie ten uszczelniacz, to nawet bym tego nie ruszał. A tak wymieniam to całość. Pompy chyba tu nie będę ściągał. Czy ściągać też? Nie wiem, zobaczę. To muszę na razie pozaślepiać wszystko. I to przód. Później zajmiemy się tyłem. To ja się biorę za robotę, a wy sobie posłuchajcie muzyczki. Tu się schowała jeszcze jedna śrubka pod pompą. Już się do niej dobieramy. Mamy. Co teraz puści? Tam pewnie kupa silikonu jest. Tu.
To tu może trzymać. Pokaż, kotku, co masz w środku. Silikon wszędzie trzyma. Tak. No i co? Oto naszym oczom ukazał się piękny rozrząd. Tu jest simmering, który jest do wymiany. Już wam zaraz przyświecę, jak to wygląda. Tragedii chyba nie ma. Koła są całe. Nie ma nigdzie jakichś uszczerbanych zębów. Chyba. W miarę to wygląda. Jest i ciekawostka. Dobrze, że to rozebrałem. To chyba się nie ma tak ruszać. Chyba coś tu się poluzowało. Tu jest nakrętka, a to koło trochę chodzi. Reszta jest niby okej. Dobra, tył mamy rozebrany. I co? Tu jest to jakby z tej śrubki ciek olej. Z tej o. Co to jest za śruba? I tu jest jakieś takie denko. Nie wiem, co to jest, zatyczka jakaś? Dziwne takie, jakby z tej śruby ciek olej. Czy ją można wykręcić? Tam coś jest do uszczelnienia? Nie wiem. Dobra, tak czy inaczej, to ja się z wami żegnam takim właśnie to akcentem tego oto motoru. Jutro lecę po uszczelki, uszczelniacze. A i jeszcze łożysko to z tyłu muszę wyciągnąć, co jest na wale do podtrzymywania wałka ze skrzyni, co wychodzi. Tak, to muszę jeszcze jutro wyciągnąć. Znaczy dzisiaj muszę wyciągnąć, jutro kupić, bo już dzisiaj mi się nie chce chyba jechać. Tu 10 już. A mam tu jeszcze kupę czyszczenia, tak jak wam pokazywałem wcześniej. Więc to chyba sobie dzisiaj poczyszczę. I co? A jutro pojadę i poskładam ten motor do kupy. I będzie bajlando, więc jeśli ci się podoba film, kliknij łapkę w górę i daj suba, a na pewno będziecie przypominał o następnym filmie. A ja się z wami żegnam i do zobaczyska, cześć.